Witam wszystkich kryptoentuzjastów i zapraszam na kolejną analizę wideo pary Bitcoin do złotówki na giełdzie Zonda. Dzisiaj jest piątek, 3 marca 2023 roku. Analizę tradycyjnie będziemy kontynuować na interwale dziennym. Ja używam teorii fal Eliota, poziomów Fibonacciego i klasycznych reguł i narzędzi analizy technicznej. Zgodnie z moimi wcześniejszymi ostrzeżeniami dotyczącymi potencjalnej fali piątej, okazało się, że wybicie tutaj dołem do poziomu 99 186 zł, gdzie jest szczyt fali pierwszej, unieważnia nam scenariusz wzrostowy, czyli mamy tutaj scenariusz alternatywny obecnie już w grze, mamy tutaj zakończenie przedwczesne fali piątej, niedociągnięto falę piątą, no i tak jak już mówiłem, mamy spadki, ponieważ pora na to, żeby kontynuować korektę wzrostową, przepraszam, oczywiście spadkową. Jak już mówiłem wcześniej, tego rodzaju zdarzenia są jak najbardziej potrzebne dla rynków, żeby oczywiście dobrze tutaj funkcjonowały, także jeżeli chodzi o obecną naszą sytuację na rynku, wygląda ona następująco. Mamy tutaj rozpoczęcie spadków. Zgodnie z teorią fal Eliota mamy zakończone 5 fal wzrostowych w impulsie, oczywiście tutaj pięciofalowym, nie może być inny. I teraz pytanie jest, czy będziemy mieli zejście jeszcze do tego prostokąta tutaj. Dopiero jak ten prostokąt będzie osiągnięty, bądź też jak dołek fali czwartej będzie osiągnięty, mamy szansę na wybicie momentum gdzieś wyżej. Co za tym idzie, oczywiście możemy sobie tutaj wziąć jednak jakąś strzałeczkę i na zielono ją sobie tutaj zaznaczyć, że możliwe jest również tutaj, możliwe są również tutaj wzrosty w kolejnym cyklu, impulsywnym cyklu wzrostowym. No teraz pytanie pozostaje oczywiście, gdzie zakończą się spadki. Jak na razie nie wygląda to specjalnie dobrze, szczególnie dla strony popytowej. Mamy tutaj różnego rodzaju fale wewnątrz tych spadków. Są to najprawdopodobniej fale jakiejś korekty. W najlepszym wypadku, gdyby ten scenariusz byłby tutaj kontynuowany, no to mamy ewentualnie do zrobienia falę A, falę B i ewentualnie tutaj falę C. Także tak by to wyglądało, jeżeli chodzi o jakąś większą korektę spadkową, ale o charakterze prostym. To jest prosta korekta A, B, C, trzy fale wykonane i to wszystko, co jest potrzebne, żeby tą korektę oczywiście wykonać. Unieważniony, ten poziom możemy już sobie zmienić na mniej istotny, także tutaj będzie tylko zwyczajna niebieska linia, ponieważ tak czy siak najprawdopodobniej ta jedynka zostanie naruszona. Piątkę skończyliśmy znacznie wcześniej, niedociągnięta, zaczynamy A, B, może raz, dwa, 3, 4, 5 w fali A, korekta w fali B, raz, dwa, 3, 4, 5 w fali C i mamy ABC wykonane. Jako oczywiście korekta spadkowa prosta. Poziomy docelowe dla tej korekty również są obecne na wykresie 89 209, 93 609 i jak najbardziej są one osiągalne dla obecnej sytuacji rynkowej. No jeżeli będą bardzo mocno niedźwiedzie pchały tą cenę jeszcze niżej, poniżej dołka fali czwartej, poniżej tego dolnego ograniczenia prostokąta, poniżej 100 okresowej średniej kroczącej, no to mamy ostatnią deskę ratunku 80 868. No i w tym momencie oczywiście ta korekta spadkowa będzie bardzo, bardzo głęboka. Tak więc raczej mamy jeszcze do obserwowania kilka innych poziomów w czasie trwania tego cyklu spadkowego. Możemy sobie zobaczyć, że jeżeli chodzi o zasięg tego cyklu spadkowego, no to jeżeli policzymy to sobie tak prawilnie, jak to się mówi pro w Eliotowsko, to na dzień dobry mamy 10% póki co spadków, podczas gdy największa korekta, zobaczmy sobie, w czasie tego całego impulsu wzrostowego miała mniej więcej 10,39, więc to są równe korekty, no to jeszcze musi się trochę ten niedźwiedzie muszą się jeszcze trochę postarać, żeby sprawić, aby ta korekta była największa, co oznacza jednocześnie, że mamy tak zwany overbalance czasu i ceny. Tak więc tyle, jeżeli chodzi o analizę weekendową. Korekta powinna być kontynuowana, spadkowa, później szansa na znacznie, znacznie większe odbicie wzrostowe. Tak więc póki co
To jest nasz scenariusz aż do poniedziałku. Trzymajcie się ciepło. Do zobaczenia. Cześć, cześć.